Cześć, dzisiaj filmik zakupowy. Zrobiłam małe zakupy w zielonych kotach, bo ostatnio robię coraz więcej kwiatków. Róży właśnie zwłaszcza chyba. I chciałam taki właśnie większy wykrojnik. To są co prawda maki, ale właśnie do róż też mi się wydaje bardzo fajny będzie. Ja mam takie tylko z takich przeważnie robiłam. No ten jest jednak trochę mniejszy i ten ma większe, szersze płatki, więc też myślę, będzie to fajnie wyglądać. Mam jeszcze właśnie takie maluszki też z Lady E, a te są z polskiej firmy, ale teraz sobie nie przypomnę. Dobra, tutaj mam tutaj te maki i one mają 6 cm, więc są ciut większe. No i zobaczymy, jak to będzie. Fajne są też te gałązki. Także to. No i z puli tego robiłam zamówienie i kupiłam parę takich drobiazgów. Kupiłam sobie kostki 3D. Tak, domek, za chwilę, wiesz? Jeszcze za chwilkę cię poproszę, dobrze? Kupiłam sobie buteleczki, bo moja tutaj już cieknie, gdzieś tam się zrobiła dziura. Więc kupiłam sobie nowe kosteczki. Tutaj dostałam taki gratisik. Parę takich, trzy takie z kraftoploka i taki guziczek, kwiatuszek. Także dziękuję bardzo. Chciałam sobie małe sweethearty, bo to też takie fajne do uzupełnienia jakiejś kompozycji. I takie owoce głogu. Wydaje mi się, że miały mieć takie końcówki na końcach, ale no, też na pewno wykorzystam. Szkoda tylko właśnie, że zdjęcie było nie takie. Takie malutkie buteleczki i taką łezkę, kropelkę jakby. Też mam na nią pomysł, więc takie buteleczki. I to by były zielone koty. I byłam też właśnie w ekranie, co już mój tutaj syn pokazuje, bo właśnie mu wycięłam ten domek. Tutaj mam na samym dole. Co tam jest dla małych dzieci? Co jest dla małych dzieci? Tasma z robotami. Z robotami? Tak, tutaj. Tak, proszę. Tutaj się to skleiłam, to bo to ten klej tam jest taki beznadziejny, ale tutaj taki domek można z tego zbudować, a ja sobie wymyśliłam, że można go w ten sposób otwierać. Fajny sposób też widziałam na kanale papierkowo.com. Tam właśnie Agnieszka chyba ma na imię. Robiła otwierany dach, co też jest bardzo fajne. A ja kiedyś robiłam taki boks właśnie, co się tak otwierał na cztery części, na płasko. I pomyślałam, że tutaj też można jakby coś większego jak włożyć, to może się w ten sposób otwierać też. No i dałam to mojemu synowi i ma radochę teraz. Nożyczki. Tak na biało. Za chwilkę, Władziu, dobrze? Nie wiem, gdzie są te twoje nożyczki. Takie masz. Proszę. Wszystko na białe wycięłam na razie tylko i... I papier. Jaki papier? Papier. Myślałam, że tą taśmę chcesz uciąć. Proszę. Tak, ale... Tak, ale... To się używa sobie. To się... I tak można też właśnie rulonik pieniążków włożyć, a... Tak, coś większego można. No jeszcze nie wiem, ale właśnie chciałam wam pokazać, że tak to też można zbudować. Można tutaj dorobić jeszcze jedną ściankę, tak jakby, żeby to tak fajnie zachodziło i się trzymało razem.
A można też tutaj wtedy magnes dodać. Bo czemu nie? Więc ten wykrojnik bardzo go chciałam mieć, więc nawet do Ekrona się wybrałam, żeby go kupić. Kupiłam sobie też takie serduszka, taki malutki wykrojnik. Maciupkie takie serduszka i jeszcze z wykrojników wziąłam sobie też te ramki. Takie kwadratowe, bo też nie miałam. Nie mam żadnych takich kwadratowych, takich większych, więc też chciałam mieć i taki słoik. I właśnie można z niego też shaker zbudować, też o tym Agnieszka mówiła. I tak on wygląda tutaj. Więc tak. To by były wykrojniki. Proszę, proszę, dziękuję. I wzięłam sobie też stemple. Ten tutaj wzięłam ze względu na ten tekst właśnie. On jest taki drobny, taki na mniejsze jakieś prace. Ale właśnie też odbiłam sobie ten. I wykrojnik jest na odwrót, więc nie wykraja za dobrze. Znaczy za dobrze, jest po prostu odbiciem lustrzanym. Mam pomagać mi? Co? Oderwać? Ja oderwać. A co? Tak zrobić, żeby się otworzyło. Tak. Więc ja po prostu wycięłam najpierw, a potem odbiłam tak jakby na tym wyciętym skrawku. No można sobie tutaj właśnie tak włożyć i jak to było tak. Żeby się nie ruszało, można sobie tak to przyłożyć i odbić wtedy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No, ale to nie widać niby tych brzegów. Ale wiecie, jak sobie wytniecie? No bo wycięty tak tyłem, jak próbowałam przyłożyć, no to tak ciężko by było. Więc można sobie wyjąć i tutaj tak przyczepić i dopiero odstemplować, jakby ktoś chciał tego używać. Ja raczej u plaży nie robię prac. Więc mi się on raczej nie przyda, no ale tak odbiłam z ciekawości sobie. Jest też napis happy, happy birthday i thanks. Więc te dwa też jeszcze na pewno będę używać, tak mi się wydaje, że kiedyś pójdą w ruch. No ale ten tekst właśnie bardzo mi się podobał. No, te stemple są w sumie dosyć tanie, więc sobie wzięłam. Co? No już ci pomagam, czekaj. Dobra, to sobie schowam później. Wzięłam sobie też stemple kwiatów i tutaj sobie już więcej odstemplowałam. I tutaj myślę właśnie o takiej kartce czarno-białej. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale odbiłam sobie 3 razy słonecznik. 3 razy ten kwiatek i tą magnolię. Tak wiecie, zużyłam tutaj takie kawałeczki, nawet odbiłam. Zużyłam tą kartkę tak jakby do końca. Ale właśnie tutaj odbiłam wszystkie te kwiatuszki. To jest ten największy, ten słonecznik, tutaj ten. Nie wiem, jak one się nazywają, więc ja znam tylko magnolię i słonecznik, więc to jest chyba hibiskus, tak mi się kojarzy, ale nie wiem. Także to są moje chaotyczne zakupy. Jakie wam pokazuję, jakie kupiłam ostatnio. Chciałam kupić też tą biegownicę, ale jak byłam w sklepie, to całkiem mi to wyleciało z głowy.
I też chciałam zobaczyć sobie jakieś bloki 30 na 30, ale w ogóle nie widziałam, więc, więc też nie kupiłam. No, ja tutaj rzadko tam bywam w tym ekranie, ale właśnie jak już widziałam te wykrojniki, właśnie zwłaszcza tego domku, bo to właśnie do boksa można nawet, czy tak luzem komuś dać, można go, ja tak myślałam właśnie, że pomalujemy go z Władziem, więc i tutaj jeszcze nakleiłam takie taką gałązkę, a jest jeszcze takie coś, taki banerek jakby, też można coś gdzieś go jeszcze dopasować. Ja nie miałam na niego pomysłu, ale właśnie chciałam wam pokazać, że można go nawet tak w ten sposób otwierać. Także to tyle. Zaraz będę robić kwiatuszki. Dzięki i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!